Damian Jonak, druga walka na gali Team Xboxing Promotion. Powiedz, rywala już znasz, co o nim możesz powiedzieć? No, rywal jest zawodnikiem na pewno tutaj boksującym w takim stylu, który może mi sprawić też problemy, ponieważ jest bardzo lotny na nogach, z tego bije dużo ciosów. I mam nadzieję, że moje, że tak powiem, założenia treningowe się potwierdzą i uda mi się poprawić to, co cały czas ćwiczymy i walka wyjdzie bardzo dobrze. No ale dla mnie to jest taki właśnie test, aby sprawdzić, w jaki sposób będę dyspozycyjny i czy będę mógł, że tak powiem, sprostać wymaganiom przy następnej walce. Właśnie, bo kilka razy wspomniałeś o tym, że to, nad czym głównie pracowałeś, to chcesz w tej walce jakby sprawdzić, to są nogi. Powiedz, na ile jesteś w stanie poprawić jeszcze ten element? No muszę, uważam, znacznie, bo nie jestem z tego zadowolony. No i mam nadzieję, że uda się to zrealizować i żeby po prostu nie popełniać tych błędów, które robiłem też między innymi w ostatniej walce i wreszcie ustabilizowałem pewne sprawy, które były bolączką przez ostatni czas. I teraz mam nadzieję, że to wszystko, że tak powiem, przekuje się w sportową dyspozycję w ringu. Bo nie z każdym da się stać na środku ringu i wymieniać ciosy. Powiedz, po tej walce, z tego co można gdzieś tam wnioskować, masz trochę większe plany. Czy wiesz już, o co chciałbyś zawalczyć i kiedy? I o co i kiedy wiem, ale na razie nie chcę tam deklarować nie wiadomo czego, bo opowieści, co miało być, to już było wiele. Chciałem zawsze tego bardzo, ale powiedzmy, no, z różnych przyczyn nie dochodziło do tego. No więc nie ma co nad tym się teraz za bardzo rozwijać. Jest fajny pomysł, aby zrobić coś fajnego. No i mam nadzieję, że się uda to zrealizować, a też gdzie to będzie, też nie będę tam za dużo opowiadał, bo tak jak powiedziałem, jak będzie już klepnięte, to wtedy będziemy to o tym mówić. Rywal, z tego co słyszałem, jest dość solidny, ale w miarę momentami łatwy do trafienia. Powiedz, czy pokusisz się o zwycięstwo przed czasem, bo powiedzmy sobie szczerze, dawno nie wygrywałeś przed czasem, a początki kariery były takie, że praktycznie w każdej walce Damian Jonak wygrywał przed czasem. No w sumie racja, bo nawet tak jakoś nie myślałem o tym, ale bo tutaj akurat, tak jak mówiłem wcześniej, przeciwnik właśnie też był, no z racji też jakichś tam, powiedzmy, spraw budżetowych imprezy, tak skoordynowane ze mną, żeby sprawdzić się w tych treningach, które teraz obecnie prowadzę, no i zobaczymy, a czy uda mi się wygrać przed czasem, to tego to mam, że powiem tak, będę chciał przeboksować 10 rund i na to jestem przygotowany, a jak nie będę myślał o tym, żeby wygrać przed czasem, to na pewno jest taka szansa, bo takie nokauty wychodzą, jak to się mówi, spontanicznie i same od siebie. Na jakim jesteś teraz etapie przygotowań? Wszedłeś już w sparingi? Tak, teraz jestem na etapie sparingów. Mam nadzieję, że tak powiem, będzie to szło w tą stronę, w którą idzie i będzie się to cały czas w jakiś sposób rozwijać i będzie coraz lepiej. Zdradzisz nazwiska sparing partnerów? No bo wiadomo, że dla takiego zawodnika jak ty, który jest już doświadczony, no to nie może być jakiś zawodnik przypadkowy, tylko muszą być już tacy, którzy coś tam potrafią. Nie, no oczywiście, ale to są tam, powiedzmy, jest kilku zawodników, z którymi tutaj sparuję i oni też są doświadczeni, ale tam nie ma co, że tak powiem, rzucać nazwisk. Wiadomo, jestem zaprzyjaźniony z Rafałem i on mi pomaga w przygotowaniu jemu, a co do reszty, to tam, że tak powiem, nie będziemy się na tym rozwodzić. Powiedz, jak te ostatnie 3 tygodnie przed walką przepracujesz? Na pewno jeszcze 2 tygodnie bardzo ciężko, a ostatni tydzień tak tradycyjnie trzeba wyluzować. Ogólnie no, staram się zawsze przygotować do każdej walki na 100%, ale powiedzmy nie zawsze to wychodzi, a przede wszystkim trening jest treningiem, walka jest walką i na treningach czasami wychodzi super. No, w dniu walki niekoniecznie i odwrotnie, czasami przygotowania są
nie za bardzo, a walka wychodzi bardzo, bardzo dobrze i to jest sport indywidualny i zależy wiele od po prostu nastawienia w danym dniu i mam nadzieję, że takie będzie bardzo dobre w dniu walki i będziemy mogli tutaj kibicom w Inowrocławiu się zaprezentować wspólnie z koleżanką Ewą i innymi zawodnikami bardzo dobrze. Ewa też ma bardzo, uważam, fajny styl boksowania, jest takim agresorem, który wygląda bardzo grzecznie, a jak wchodzi do ringu, to naprawdę potrafi stworzyć fajne widowisko sportowe. No i mam nadzieję, że to całościowo przekuje się w dobrą imprezę, która będzie tutaj skupiać wielu kibiców. Powiedz, czy współpraca z Tymex Boxing Promotion to jest taki przelotny romans, czy coś na dłużej? Znaczy nie, no my z Mariuszem ogólnie dogadujemy się dobrze i mam nadzieję, że będziemy współpracować, ale tak naprawdę to już nie chodzi o samą jakby moją tylko walkę, tylko chciałbym mu też pomagać w rozwijaniu jego grupy i w działaniach właśnie sportowych tutaj i mam nadzieję, że się to przekuje w jakąś tam całościową, owocną współpracę dla obydwu stron. No wróćmy jeszcze na chwilę do tego, co się wydarzyło w ostatnią sobotę. Kilka ciekawych walk mamy za sobą. Powiedz, czy jesteś zdziwiony tym, że Rafał przegrał z Kamilem Szeremetą, tym, że Maciej wygrał z Pawłem Gorzewskim, no i tym, że Andrzej Pufara wygrał? Znaczy, powiem tak, zaczynając od Rafcia, to... Znaczy, powiedzmy tak, no, wiedziałem, że no, to jest walka i jeden może wygrać, drugi przegrać i tam nie było jakiegoś 100% faworyta, no ale byłem bardzo akurat niemile zaskoczony, jak Rafał jak stylowo zaboksował, bo naprawdę na treningach prezentował się dużo, dużo lepiej i no, coś nie zagrało w tym dniu, bo jak patrzyłem na niego na przygotowaniach, czy na sparingach, czy na tarczy, czy w innych aspektach, no to wyglądał super i gdyby tak zaboksował, no to mógłby spokojnie tę walkę wygrać, no ale no nie wyszło, no tak to jest. A jeśli chodzi o dalsze walki, to no to Myszkin i Gorzewski, tutaj znając determinację Maćka i jego zaangażowanie w tą pracę, co pokazała ta walka. No, walka wydawała się bardzo, bardzo tutaj dobra dla kibiców też i on pokazał się z jak najlepszej strony. Pokazał duży taki zadzior i determinację do tego, aby się do tej walki przygotować. No i no, werdykt był jednostronny, wiadomo, ale to mi akurat jego postawa za bardzo nie zaskoczyła, bo wiedziałem, że zależy mu bardzo na wygranej i szczerze mu tego gratuluję. Bardzo fajnie, że tak się mu udało przygotować. Dalej idąc, jeśli chodzi o Andrzeja Fonfarę, no to on jakby w swoim boksowaniu zaskoczył mnie najbardziej pozytywnie i walka była super. Wielki szacunek do Andrzeja, że udało mu się w taki dobry sposób zaboksować i widać, że się rozkręca z walki na walkę, jest coraz lepiej. No i życzę mu też z całego serca, żeby tutaj zdobył tytuł Mistrza Świata i mam nadzieję, że się pokaże z jak najlepszej strony jeszcze w następnej walce. A tak jak patrzysz na Andrzeja, to nie żal ci trochę straconego czasu, bo widzimy, że Andrzej, nie wszyscy przed nim stawiali, że zajdzie aż tak daleko, że pokona tylu rywali z nazwiskami, tymczasem udało mu się to. Powiedz, czy nie żal ci trochę, że twoja kariera też mogła inaczej wyglądać? Znaczy, no mi jest wielu rzeczy żal i jakbym cofnął czas, też bym wiele rzeczy może inaczej pokierował, no ale nie zmienię tego, nie mam już co nad tym rozmyślać i w jakiś sposób chciałem też spróbować samemu pewne rzeczy wziąć w swoje ręce i dlatego poleciałem do Stanów i chciałem tam pewne rzeczy zrobić samemu, bo tutaj nie do końca było mi to umożliwione, ale nie chcę nad tym się rozwodzić, bo gdybać można bardzo dużo. Chcę się skupić na tym, aby się przygotować do tej walki jak najlepiej. Dla mnie sama walka jest wielką przyjemnością i uciechą. Boksuję, bo lubię też to robić. Jeśli nie będę boksował, no to trudno, to będę na pewno trenował i tak, i tak. A mam parę innych pomysłów na życie i dam sobie radę. Tam to nie chodzi o to, ale gdybym pewnie był
troszeczkę młodszy, nie miał przynajmniej dzieci i tutaj rodziny na miejscu, którą akurat no, bardzo kocham i dla mnie to jest teraz najważniejsze, to pewnie bym sobie poleciał tam i inne rzeczy bym robił. Tylko z drugiej strony no, to wszystko się rozwija z biegiem czasu. Wcześniej powiedzmy o pewnych rzeczach nie wiedziałem, nie było takich możliwości jak teraz. Teraz jest nowe pokolenie, które ma wszystko, że tak powiem, już przetarte szlaki i mam nadzieję, że młode chłopaki docenią tą, że tak powiem, możliwość, którą teraz mają. Wypłyną na tych amerykańskich ringach i ich marzenia i marzenia polskich kibiców się będą spełniać. I z tego się powinniśmy wszyscy cieszyć, bo każdy sukces, obojętnie jakiego zawodnika z naszej dyscypliny, też tutaj pobudza i motywuje młodzież do treningu, choć teraz przy dzisiejszych przyjemnościach i rozrywkach jest to ciężkie. A jak byś jeszcze przekonał kibiców do swojej osoby, że Damian Janek jeszcze powalczy o coś dużego, że jeszcze pokaże się z dobrej strony, bo prawda jest taka, że miałeś taki moment, że byłeś w tej czołówce takich topowych zawodników w Polsce, jeśli chodzi o rozpoznawalność. Teraz trochę to przygasło. Jakbyś jeszcze przekonał, że Damian jeszcze powalczy o coś dużego? Powalczę na pewno, bo proszę mi wierzyć, że jeśli chodzi o kwestię tutaj, wiadomo, mojej obecności w ringu, no ona troszeczkę zmalała. A z drugiej strony no mam tych walk i tak naprawdę bardzo dużo i uważam, że powinno ich być znacznie mniej, ale bardziej, że tak powiem, konkretne. I gdybym może miał to pokierowane w sposób mniej intensywny, a skupić się bardziej na pracy na treningu, byłoby też inaczej, ale tak jak rozmawialiśmy o innych rzeczach, można sobie wielokrotnie różne rzeczy tam gdybać i rozmyślać, ale trzeba myśleć o tym, co jest teraz. Ja też, nie ukrywam, popełniłem parę błędów, ale też no, niezamierzenie, parę rzeczy, które bym zrobił inaczej, no, ktoś inny decydował za mnie, więc no, można sobie rozmyślać w różny sposób. Chcę teraz zaboksować, chcę pokazać się i odświeżyć z dobrej strony i mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni, a tak naprawdę do każdej walki starałem się przygotować zawsze jak najlepiej i powodować to, aby kibice byli zadowoleni z tego, żeby mieli emocje w ringu i mam nadzieję, że tak samo będzie w tej walce.